kolejnego punktu obrad, to jest punktu piątego. Rozdysponowanie kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych na rok 2013, druk numer 246, czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. W ramach listy zadań priorytetowych na rok 2013 kwotę z rezerwy w wysokości 3500 zł przeznacza się na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów sportowych organizowanych na terenie dzielnicy 6. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zarząd dzielnicy przygotował projekt uchwały z propozycją podziału pozostających w gestii Rady Dzielnicy Rezerwy Finansowej pozostających na zadaniach priorytetowych na rok 2013. Uzasadnienie takie jeszcze tutaj zarządu do projektu uchwały. No, odbywa się bardzo duża ilość imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych organizowanych przez placówki oświatowe i muszę powiedzieć, że nawet te środki, które tam przeznaczamy, nie zawsze starczają na to, żeby nagrodzić i nawet taki długopis, który wręczy się uczestnikom, już nawet nie wywalczą jakiegoś miejsca, to jest dzieciom, to jest po prostu no, wielka frajda, wielka wydaje się rzecz i to już mamy te doświadczenia właśnie po tych pierwszych upominkach, które zakupiliśmy na początku kadencji. Tyle tytułem prowadzenia jeszcze do tego projektu uchwały. Opinia Komisji Informacji i Promocji. Pozytywna. Dziękuję. Tak, ja otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Oczywiście dla każdego dziecka czy dla młodzieży każda nagroda upominek jest frajdą na pewno. Niemniej jednak pytanie jest zasadnicze. Jest tutaj określenie konkursów zawodów sportowych organizowanych na terenie dzielnicy 6. Przez kogo? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, dlaczego to jest teraz wprowadzenie w trybie odstąpienia, a nie było to przygotowane wcześniej, skoro wiemy o tym, że takie nagrody są potrzebne? Różnie jest, różnie jest. Są organizacje pozarządowe, które mogą zorganizować jakieś imprezy sportowe, choćby przykład zorganizowania turnieju szachowego, tak fajnie się nazywało Puchar Smoka Bronowickiego, tak się złożyło, gdzie sam osobiście z własnych pieniędzy ufundowałem puchary i nagrody, bo już nie było, powiedzmy, żeby z Rady Dzielnicy mógł nagrodzić tych wszystkich uczestników i to zrobiła jakby organizacja spoza dzielnicy, ale udział w tym turnieju szachowym brały przede wszystkim dzieci z naszych placówek oświatowych. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A na drugie pytanie, no kwotę rezerwy rozdysponowuje się praktycznie, żeby do końca czerwca. Można by powiedzieć, że mamy dużo czasu, ale kolejna sesja jest 16 czerwca, a tak jak już powiedziałem, mamy dni Wronowic, prawda, gdzie będzie cykl konkursów innych historii, gdzie dzieci będzie można nagrodzić, wyróżnić. Przy tej okazji jest festyn z okazji jubileuszu 40-lecia przyłączenia Mydlnik do Krakowa i też cała seria konkursów na scenie i też dzielnica może tu w pewnym sensie w jakiś sposób się zapromować, tak? Bo będzie logo dzielnicy na tych upominkach. No i jest w końcu dzień otwarty, o którym mówiła kierowniczka Domu Kultury w dniu 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka i przy tej okazji też będziemy mogli, że tak powiem, uczestniczyć i pójść nie z pustymi rękami, ale móc w jakimś sensie nagrodzić tych uczestników. I to nie jest tak, że to czy zarząd. Jeśli radny jest, idzie do szkoły, czy idzie na jakąś uroczystość, czy imprezę, tak jak mówię, liczy się z tym, że może będzie potrzeba, nie ma problemów, że tak powiem, sięgnąć po te upominki i je wręczyć. Panie Przewodniczący, no druga część, drugie w zasadzie moje pytanie, no to dotyczyło czegoś innego. Dlaczego nie zostało to prowadzone w trybie normalnym, to znaczy przysłane odpowiednio wcześniej, a sprowadzone w trybie nagłym? Ja tego po prostu nie rozumiem. Tak? Nie jest tryb nagły. Pan znowu nie jest nagły. Będziemy się kłócić odstąpienia oczywiście, dobrze. Odstąpienia, tak. Odstąpienia. W porządku, chodzi o nazwę, w porządku, nie ma sprawy, tylko że problem polega na tym, że można to było po prostu prowadzić w trybie zwykłym.
A co panu przeszkadza, że jest... To mi przeszkadza, że chciałem to dostać wcześniej i chciałem po prostu sobie to przeczytać wcześniej, a nie wszystkie... Proszę zobaczyć, raptem jedna uchwała została przygotowana wcześniej, w odpowiednim terminie na dzień dzisiejszy. A reszta wszystkie jest prowadzone w trybie odstąpienia. To jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Po raz kolejny jest taka sytuacja. I będą takie sytuacje się powtarzać cały czas. Tak samo w każdej innej dzielnicy, jak pan pójdzie tylko, nie, tylko w innych dzielnicach nie jest to normą, panie przewodniczący. Normą jest... Proszę pana, jeżeli przychodzą wnioski, druki w momencie od podjęcia decyzji o ustaleniu terminu sesji i przygotowaniu projektu porządku obrad na 10 dni przed sesją, czyli z jednym punktem, bo tyle było problemów do uchwalenia, a od tego dnia przychodzą kolejne sprawy, to nie czekamy, żeby czekać do czerwca, jak pan ostatnio narzekał, że tam trzeba czekać znowu na, że tak długo na kolejną sesję. Jednym słowem, działamy, reagujemy, uchwalamy i to jest norma. To jest norma, jeszcze raz podkreślam, to jest norma. Tak samo jest na Radzie Miasta Małostego, na Radzie Miasta wprowadza się po kilkanaście uchwał w trybie właśnie odstąpienia od, że tak powiem, terminu złożenia na ręce prezydenta projektów uchwał w trybie nagłym. To nie jest jedna, jak u nas się raz chyba zdarzyła w czasie kadencji w trybie nagłym uchwała. To jest po prostu na porządku dziennym. Przyspiesza się procedowanie, ułatwia się procedowanie, tak mówi statut. Tu nie ma nic niezgodnego z prawem i z pragmatyką i z prowadzeniem sesji i zarządzania. Nic nie ma. Panie przewodniczący, ale zarówno na sesjach Rady Miasta, jak i w innych dzielnicach, o których była mowa, jest zazwyczaj tak, że przynajmniej jest kilkanaście uchwał prowadzonych w trybie normalnym i wtedy nie dziwi, że te pięć jest w tym, powiedzmy, tym odstąpienia dodatkowo. A u nas jest po prostu za każdym razem, ja mam przynajmniej takie wrażenie, jest odwrotnie. I to jest problem. Bo ja nie wiem, czy pan nie nadąża z jedną uchwałą, którą pan przygotował? Nie będę z panem. Nie, bo przepraszam, jedną uchwałę pan przygotował na dzisiejszą sesję. To z czym pan nie nadążył? Z jedną uchwałą? Bo nie rozumiem. Znaczy, wie pan co, no bo nie chciałbym... Bo pan mówi o jakimś nienadążaniu z tematyką... Musiałbym panu zadawać pytania jak dzieciom w przedszkolu. Jeżeli jest termin wyznaczony sesji na dzień, to już tak na logikę, dobrze? Na logikę. Pan jest nauczycielem. Na dzień dzisiejszy, tak? Czyli 10 dni przed sesją ma być porządek obrad, tak? Bo państwo już wiecie i staram się dopilnowywać tych terminów. Panie przewodniczący, no po prostu się pan pogubił. Mówmy sobie konkretnie, krótko. Nie będę zadawał dzisiaj pytań. Niech pan weźmie i przeczyta statut. Na 10 dni przed tym ma być dostarczone projekty uchwały. Panie przewodniczący, zarząd dostarczy przygotowane. Jak? I teraz jestem niewyznaczony. Zarząd się zbiera, zarząd decyduje, przewodniczący decyduje. Wprowadza, ustala zarząd porządek obrad z jednym punktem, bo jest jeden temat na ten dzień. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, dobrze, przesuwamy termin o 4 dni, ale jaką mamy pewność, że w ciągu tych 4 dni, o które przesuwamy, przyjdą jakieś sprawy do załatwienia. I znowu będę przesuwał o następne 4 dni, a ten projekt uchwały jest bardzo ważny pierwszy. Jasne, tylko bardzo ważny. Tylko z czym pan nie nadążył, bo pan wspomniał o czymś. Nie, ale wie pan co, nie dyskutujmy procedowanie nad tym, bo pan się kompromituje. Nie, no panie przewodniczący, kompromituje się pan i znajomości statutu już nie mamy życzenia. Bardzo dobrze, bo nie ma o czym dyskutować. Nie ma o czym dyskutować. Jeśli tak nie zmieni, to bardzo proszę. Jeszcze pan Bogdan. Proszę Państwa, rzeczywiście złamania statutu tutaj nie ma. Jest tylko wyraz jakby ogromnego lekceważenia w stosunku do Rady Dzielnicy, dlatego że rzeczywiście zdarza się tak, że mam na przykład w porządku obrad 7 punktów, a rozpatrujemy 27. Tak już raz było, prawda? I ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego. Kiedy ta sprawa podziału rezerwy przyszła do pana? Kiedy ona przyszła do pana? Bo pan powiedział, że sprawy przychodzą. No to kiedy ta konkretnie sprawa do pana przyszła? Wie pan co? Do mnie przyszłaby rok temu i wiedziałbym, że jak mam takie potrzeby... Bo pan zadaje
takie pytania nie ma dzienne, to my wiemy, że po prostu, wie pan co, no... Pan nas permanentnie lekceważyć. Kompromitują pana te pytania. Niech pan głupot nie opowiada, bo kogo to kompromituje, to my wiemy. Sesja jest po prostu nieprzygotowana po raz kolejny. Po raz kolejny dostajemy, ja na przykład, nie mam w tej chwili kompletu materiałów, 3 dni, to znaczy tak, we wtorek w południe byłem w Radzie Dzielnicy, to jest akurat 3 dni, nie było tych materiałów, doszły do nas po południu. I na dokładkę, nie ma czasu na to, żeby się tym wszystkim sprawom przyjrzeć. Ja rozumiem, że do Rady Dzielnicy spływają pewne rzeczy nagłe, typu opinia, o którą prosi Wydział Architektury, czy Wydział Skarbu, czy jakieś inne tego typu pilne rzeczy. Ale przecież to sprawa podziału środków to jest sprawa rutynowa. Medali, sprawa rutynowa. O co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby był chaos na sesji, żebyśmy nie mieli materiałów? Przecież już tak było, że nie mieliśmy materiałów pisemnych. Potem była słynna sprawa listy z medalami, którą pan pięknie rozegrał. I generalnie rzecz chyba o to chodzi, żeby radni nie mogli decydować o sprawach, co do których mają się wypowiadać. Żebyśmy głosowali w ciemno, jak maszyny. Panie przewodniczący, nie ma zgody. Jeśli pan odpowiada za przygotowanie sesji, to ta sesja powinna być przygotowana zgodnie nie tylko z regulaminem, ale z pewnym dobrym obyczajem i z poszanowaniem tego, że radni są reprezentantami wyborców, mieszkańców dzielnicy. I pan w ten sposób lekceważy również tych mieszkańców. Po raz kolejny nie przygotowując należycie sesji. Przygotowuje bardzo dobrze sesję, bardzo dobrze organizuje pracę Rady, zgodnie z przepisami, ze statutem, panie z pragmatyką i ze zdrowym rozsądkiem, natomiast państwu brakuje trochę zdrowego rozsądku. Ja mam jeden wniosek, jeszcze to tyle mogę powiedzieć. Panie przewodniczący, można jeden wniosek? Niech pan jeszcze powie. Żeby porządek obrad był po prostu w statutowym terminie po prostu wymieszony również na stronie internetowej. Znaczy, bo to się na stronie internetowej. Niech sobie mieszkańcy zobaczą, co jest przygotowane, niech potem sobie porównane z protokołem, wtedy będą mieli chyba szerszy, większy, lepszy, bardziej prawdziwy, obiektywny pogląd na temat prac zarządu, panie przewodniczący. Niech zobaczą po prostu. No, tyle. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tylko merytorycznie. To było chyba merytoryczne. To są braki. To nie było tematy projektu. Nam nie pozwala to normalnie pracować w Radzie, krótko rzecz biorąc. No, nie pozwala. Panu może pozwala, nie. Ja potrzebuję materiału i wiadomości, informacji. Ich nie ma. Tak. Zamykam. Nie jesteśmy uczniami. Dyskusję. I. I pracę nad tym porządkiem obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Jerzego o przeoczenie głosu. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 5. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 96 przyjęła uchwałę.